Państwu, witamy dzisiaj na konferencji, krótkiej konferencji prasowej przed sesją Rady Miasta. Organizatorem oczywiście Radni Koalicji Obywatelskiej. Szanowni Państwo, ostatnimi czasy informujemy także tutaj w Grudziądzu, że rządy Prawa i Sprawiedliwości doprowadziły do tego, że sytuacja samorządów jest w Polsce dramatyczna. W Grudziądzu także i o tym mówimy na wszelkiego rodzaju konferencjach. O tym, że rządy Prawa i Sprawiedliwości nie podobają się przynajmniej większości miast polskich zarządzających, prezydentów, burmistrzów czy też wójtów. Mówią także o tym głośno samorządowcy. Szanowni Państwo, spore ubytki z tytułu podatku PIT, niedoszacowanie oświaty, a także niedoszacowanie wydatków na szeroko rozumianą pomoc społeczną, to problemy, które dotyczą nie tylko Grudziądza, ale także i wielu samorządów w Polsce. Ale o tych problemach radni Koalicji Obywatelskiej tutaj w Grudziądzu nasz klub informuje już od dłuższego czasu. Ubytki z tytułu podatku PIT, drodzy Państwo, to ogromna strata dla budżetu grudziąckiego. Przypomnę, że za lata 2019-2023, o tym mówi się głośno, to rząd straty około 116 milionów złotych. Jeżeli dodamy do tego wszelkiego rodzaju dopłaty, subwencje, to nadal chcę podkreślić, w budżecie miasta będzie brakowało 38 milionów złotych. Ale o wszelkiego rodzaju liczbach, cyfrach będzie mówił już za chwileczkę pan wiceprzewodniczący Paweł Napolski. Drodzy Państwo, ubytki z tytułu podatku PIT, tak jak mówiłem, powodują ogromny problem dla samorządu w Grudziądzu. Podobnie tak jak jeśli chodzi o niedofinansowanie oświaty, a także spraw społecznych. Wszystkie te ubytki, które próbujemy załatać, tak naprawdę łatamy z budżetu miasta, z wydatków bieżących. Tak nie powinno być i o tym chcemy głośno mówić. Tutaj rząd Prawa i Sprawiedliwości niejako próbuje wyjść tak troszeczkę, chciałbym powiedzieć, obronną ręką, ale nie chcę przyznać się do tego, że tak naprawdę zabiera samorządom pieniądze, później coś daje, a tak naprawdę, drodzy Państwo, musimy pamiętać, że nie daje, tylko oddaje. I na przykładzie Grudziądza oddaje nam to, co zabrał. Mówiłem o tym, o tych 116 milionach, ale nadal brakujących 38 milionach w tym, abyśmy mogli przeznaczyć pieniądze na niedofinansowanie oświaty, ważnej gałęzi w naszym mieście, ale nie tylko, ale także i jeśli chodzi o sprawy społeczne. Drodzy Państwo, chcę także przypomnieć, że radni Koalicji Obywatelskiej apelowali do rządu o to, aby znalazły się środki na to, żeby rząd podszedł sprawiedliwie, podszedł racjonalnie do tego, to co zabrał, żeby oddał. Także tutaj w Grudziądzu. Przygotowaliśmy stosowną uchwałę na ten temat. Chciałbym, Szanowni Państwu, przypomnieć. I myślę, że to z mojej strony na razie tyle, natomiast o wszelkiego rodzaju szczegółach, liczbach, które są bardzo ważne. A o tym trzeba dzisiaj na kilkadziesiąt dni przed wyborami głośno mówić. Szanowni Państwo, środki, o których mówimy, to miliony złotych, które nie wpływają do naszego budżetu miasta, a które są potrzebne do tego, aby nasze miasto mogło sprawnie funkcjonować. Jeśli chodzi o środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz z zakresu oświaty, przeznaczane z budżetu naszego miasta ze względu na niewystarczające środki, które wpływają z budżetu państwa, kształtują się następująco. W roku 2016 dołożyliśmy 89 milionów złotych. W roku 2017 104 miliony złotych. W roku 2018 109. W 2019 już 125 milionów złotych. W roku 2020 ponad 140 milionów złotych. W 2021 grubo ponad 148 milionów złotych. W 2022 roku było to 169 milionów złotych, a szacunki na 2023 rok mówią o tym, że przekroczymy grubo 207,7 miliona złotych. Te środki nie wpłyną do naszego budżetu miasta, z budżetu państwa, z przeznaczeniem na właśnie oświatę i pomoc społeczną. Dlatego musimy pokryć te środki z dochodów własnych. Ale Szanowni Państwo, tak jak wspomniał przed chwileczką radny Tomasz Smolarek, te dochody własne samorządów są uszczuplane. W przypadku Grudziądza, zgodnie z wyliczeniami Związku Miast Polskich, jest to ponad 116 milionów złotych. Blisko 117 milionów złotych nie wpłynie do naszego miasta w ramach udziału w PIT-cie. Oczywiście otrzymaliśmy
34 miliony złotych rekompensaty w latach 2019-2023. Co to oznacza? Że jesteśmy na stracie minus 82 miliony 803 tysiące 20 złotych na minusie. To są gigantyczne pieniądze, które brakują nam, aby sprawnie zarządzać naszym miastem. I co się zadziało, Szanowni Państwo, na niespełna 60 dni przed wyborami? Otóż na niespełna 60 dni przed wyborami do naszego samorządu wpłynęły dwa pisma, w których rząd Prawa i Sprawiedliwości poinformował nas, że w ratach, Szanowni Państwo, tak, w ratach, wpłyną do naszego miasta niespełna 44,7 miliona złotych. To, że wpłynie to z budżetu państwa w ratach, świadczy w naszej ocenie o katastrofalnej sytuacji finansów publicznych w Polsce. Bo jak my mamy funkcjonować? Czy samorząd ma dokonywać zakupów na zeszyt, bo dostaje z budżetu państwa środki na funkcjonowanie w ratach? No Szanowni Państwo, nie o to chodzi, ale co to znaczy dla naszego samorządu, jeżeli rzeczywiście te 44,7 miliona złotych w ratach wpłynie do naszego miasta? Otóż oznacza to nie mniej, nie więcej, że będziemy stratni ponad 38 milionów złotych w ramach ubytku w dochodach własnych. Te 38 ponad milionów złotych moglibyśmy przeznaczyć na wiele oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji. Niestety tak się nie dzieje. I Szanowni Państwo, dzisiaj, podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej do budżetu miasta wprowadzimy pewną część środków, nieco ponad 10 milionów złotych, jako pierwszą transzę z tej puli 44,7 miliona złotych. Mamy nadzieję, że do końca sierpnia te chociaż 10 milionów złotych wpłynie do naszego budżetu miasta. I te 10 milionów złotych będziemy chcieli przeznaczyć na niedoszacowaną, niedofinansowaną z budżetu państwa edukację i pomoc społeczną. W tym roku chcemy załatać nieco tą dziurę, o której mówiliśmy przed chwileczką, czyli te ponad 207,7 miliona złotych, które musimy ze względu na niewystarczające środki z budżetu państwa dołożyć z budżetu miasta. Chcemy nieco zniwelować te braki właśnie tymi 44 milionami złotych, które miejmy nadzieję, że w ratach wpłyną, a pierwsza z nich wpłynie do nas w najbliższym czasie, czyli do końca sierpnia. Jeżeli Szanowni Państwo macie jakieś pytania, to jesteśmy do dyspozycji. Radni PiS-u, te pieniądze są ewidentnie przeznaczone się na pewno większej części na inwestycje, o czym była mowa na ich konferencji. Państwo idziecie jednak w minus. Nie, oczywiście. Panie redaktor, tak jak powiedziałem na wstępie swojego wystąpienia, Prawo i Sprawiedliwość chyba zapomina o tym, że niedoszacowuje swojej subwencji ani oświaty, a także spraw społecznych. My oczywiście byśmy bardzo cieszyli się, gdybyśmy mogli te pieniądze, te 44 miliony, przeznaczyć tylko na inwestycje. Natomiast jesteśmy na tyle rozważni i roztropni, mając na uwadze niedoszacowanie tych dwóch ważnych gałęzi dla grudziądzan, czyli oświaty i spraw społecznych, i uważamy, że w pierwszej kolejności brak pieniędzy, które w wyniku tego, że PiS zabrał budżetowi miasta te pieniądze, trzeba uzupełnić dziurę, którą jest oświata niedoszacowana, a także sprawy społeczne. W naszej ocenie radnych Koalicji Obywatelskiej jest to roztropne i mądre działanie myślące o mieszkańcach tego miasta. Szanowni Państwo, ja dodam tylko tyle, że w naszej ocenie to jest bezczelność i hipokryzja ze strony radnych Prawa i Sprawiedliwości. Ponieważ gdy radni Koalicji Obywatelskiej złożyli projekt uchwały z apelem do prezesa Rady Ministrów o to, aby zwiększyć środki na edukację, zwiększyć środki na pomoc społeczną, radni Prawa i Sprawiedliwości tego apelu nie poparli. Gdy radni Koalicji Obywatelskiej złożyli projekt uchwały mówiący o tym, że należy zwiększyć udział w PIT-ie dla samorządów, dla gmin, powiatów i województw, radni Prawa i Sprawiedliwości tego apelu nie poparli. Gdy mówiliśmy o tym, że potrzebujemy środki na inwestycje, gdy mówiliśmy, że trzeba zrekompensować samorządom te ubytki w PIT-ie, o których mówi Związek Miast Polskich, apelowaliśmy o to, żeby pokryć te ubytki, radni Prawa i Sprawiedliwości również tego apelu nie poparli. Dzisiaj, jeżeli wpłynie w ratach, Szanowni Państwo, te 44,7 miliona złotych, to będziemy stratni, zgodnie z wyliczeniami Związku Miast Polskich, 38 ponad milionów złotych.
Te 38 ponad milionów złotych, jeżeli by wpłynęło do naszego budżetu miasta, moglibyśmy przeznaczyć na inwestycje, ale to i tak nie spowodowałoby zasypania tej dziury, o której mówimy, czyli ponad 207 milionów złotych, ale moglibyśmy ewentualnie z tą dziurą jeszcze powalczyć, tak? Jakoś zacisnąć pasa w innych obszarach, co prawda to jest bardzo trudne, bo tutaj mówimy o pomocy społecznej, mówimy o edukacji, czyli dwóch największych i najważniejszych gałęziach, które są w budżecie naszego miasta, ale moglibyśmy jakąś część tych środków przeznaczyć na inwestycje. Gdybyśmy mieli środki z innych źródeł, które apelowaliśmy, gdyby Radni Prawa i Sprawiedliwości też popierali nasze apele, gdy mówiliśmy o Polskim Ładzie i o braku środków, o poniżaniu grudziądzanek i grudziądzan, ponieważ w pewnych momentach, na początku funkcjonowania tak zwanego Polskiego Ładu, do naszego budżetu wpływało okrągłe 0 zł. Wówczas gdzie byli Radni Prawa i Sprawiedliwości? Więc jeżeli Radni Prawa i Sprawiedliwości mają bezczelność mówić i są bezczelni i w mojej ocenie hipokrytami i mówią, że te środki, które wpływają, powinniśmy przeznaczyć na inwestycje, to ja się pytam, czy my się pytamy, gdzie byli wcześniej, gdy my mówiliśmy, że potrzebujemy środków, gdzie samorządy mówiły, że potrzebne są środki na inwestycje. Panie, ja rozumiem, że ta konferencja jest właściwie bardziej przekonująca, bo Państwa apel tak nic nie da. Tylko mówimy też o tym, tak, dlaczego przeznaczamy to na... Między innymi wczoraj też Pan Łukasz Kowalski też o 38 milionów mówił, więc właściwie Wasze apele fizycznie nic nie dają, bo ja nie sądzę, że spodziewaliście odpowiedzi na Wasz projekt. Oczekiwaliśmy odpowiedzi, ale to nie znaczy, że możemy milczeć, tak? Bo milczenie jest też znaką zgody na tą sytuację, na która nas zostawia. Panie redaktor, jeżeli nie będziemy edukować społeczeństwa. Ja o tym swego czasu mówiłem na przykładzie Polskiego Ładu, na przykładzie KPO. Skąd są te pieniądze? Ale o tym będziemy mówili na zupełnie innym naszym spotkaniu. Ale jeżeli nie będziemy edukować społeczeństwa w Grudziądzu, skąd biorą się te pieniądze, kto nam je zabiera, to społeczeństwo będzie niedoinformowane. Proszę zobaczyć, konferencja Rady Prawa i Sprawiedliwości w wyniku tych 44 milionów złotych. Przeciętny Kowalski w Grudziądzu może odnieść wrażenie, że 44 miliony złotych jest to coś ekstra. Natomiast my tu dzisiaj głośno mówimy, radni Koalicji Obywatelskiej, że to są pieniądze, które nam zabrano. Czyli tak naprawdę PiS oddaje pieniądze, nie wszystkie pieniądze, bo tak jak zauważył wiceprzewodniczący na Polski, brakuje nam 38 milionów. I to chcemy przekazywać w tych naszych spotkaniach mieszkańcom Grudziądza, że to jest hipokryzja, obłuda na 30 dni przed wyborami, na kupczenie w naszej ocenie, albo też nie mówienie prawdy. No, PiS mija się z tą prawdą, bo uczciwiej byłoby na konferencji Prawa i Sprawiedliwości powiedzieć, że 44 miliony rzeczywiście przyjdą do Grudziądza, mówiąc kolokwialnie, ale są to pieniądze, które zabraliśmy wam. Czyli mówimy o tych 116 milionach złotych. I po to są te nasze konferencje, że chcemy uświadamiać, edukować i przypominać naszym mieszkańcom, jaka jest prawda.